A masz jakieś. Ale po prostu perypetie, uwielbiam te perypetie, one uczą cierpliwości. Podobno jesteśmy na żywo. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Dzień dzień dobry dobry. wszystkim. Jak widzicie, dzisiaj obraz, głos i mądrość i przesłanie nam i cały dzień nam wzbogaca Anna Oborska. Bardzo, bardzo się cieszę, Ania, że mogę się tobą podzielić z publicznością, z odbiorcami, ze społecznością. Wcześniej wstawaj, więcej czytaj. Ania, tylko tak cię zapowiem. Będziemy się dzisiaj dzielić, myślę, że wielką inspiracją. Tak cię tylko zapowiem, że coś nas łączy. Oprócz tego przebudzenia wiary, łączy nas to, że jesteśmy obie w organizacji zrzeszającej kobiety, organizacji, która kobietom daje możliwości, ale nie tylko o możliwości chodzi, chodzi również o wzrost w sobie, w organizacji, która łączy kobiety w rozwoju na takich zdrowych, porządnych, osadzonych na wartościach, fundamentach. Jesteśmy obie w organizacji Mary Kay. Łączy nas właśnie nie tylko to, że używamy tych samych kosmetyków od kilku lat, ale łączy nas też właśnie ten duch Mary Kay. Pozdrawiamy wszystkie kobiety, wszystkich, którzy znają, używają produktów Mary Kay, którzy może jesteście blisko, bo wewnątrz organizacji. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy również tych, którzy obserwują, którzy być może się zastanawiają, co takiego wspaniałego jest w tej organizacji. Kobiety się tak codziennie śmieją i są radosne mimo trudności. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nigdy nie słyszeli. I cieszymy się, że możemy Wam ją przybliżyć, ale dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. Bo kontynuujemy tutaj naszą nieustanną kawę z Bogiem. Będziemy więc rozmawiać o przebudzeniu wiary. Anna Oborska, bardzo Ci dziękuję za to, że mogłam Cię poznać, że możemy być w kontakcie, że możemy rozmawiać, że tylko się upewnię, przepraszam, że tu patrzę, czy jesteśmy na. Zobacz, zobacz. Czy jesteśmy na planie, czy nas widać, czy nas słychać? Poprosimy tylko o taki komentarz, że wszystko w porządku, bo towarzyszyły nam dzisiaj wielkie perypetie. Widzę, że jesteśmy. Dajcie proszę znać, że jesteście, że macie puls, że chcecie poznać Anię. Ania, bardzo się cieszę, że Cię poznałam, bardzo się cieszę, że się zgodziłaś zostać moim gościem. Proszę Cię, powiedz kilka słów. Może co robisz, to już wiemy, bo jesteś w Mary Kay. Upiększasz kobiety, dajesz im możliwości, pobudzasz je do wiary w siebie, na pewno absolutnie. Ale powiedz coś od siebie może. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? Cześć Doradko. Cześć moja gadułko kochana, dziękuję Ci Nareszcie za zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, że mogę tutaj się u Ciebie pojawić. Nawet o tym nigdy nie myślałam, a już oglądam Ciebie od nie wiem jakiego czasu. Dzielę się Tobą i uważam, że dużą wartość wnosisz w przestrzeń facebookową swoimi codziennymi live'ami. I tak czasami nawet się zastanawiam, wiesz, ja mówię, kurczę, przecież ta Dorota mówi codziennie to samo, a ja codziennie chcę jej ciągle słuchać, nie? Że jesteś jak, że jesteś, wiesz, jak to powietrze się nie da na zapas, więc po prostu musisz codziennie, nie? Żeby, wiesz, tak nasiąkać tym, co mówisz, więc tutaj nie przestawaj, kobieto, bo robisz dobro, Macz, na twoją cześć mam kubeczek, zobacz, kobieta dobrego wpływu, to tak dla ciebie specjalnie, także nie przestawaj. Witam was bardzo serdecznie, ja później poudostępniam tych, którzy oglądają na żywo i tych, którzy będą później odtwarzać, bo ja udostępnię, jak będę miała zwolniony telefon u siebie również tego live'a. Ja się nazywam Ania Oborska i jestem, ja to zawsze tak się przedstawiam na szybko, jestem stylistką, wizażystką, realistką, ale przy tym niepoprawną optymistką. Matką trójki, trzech wspaniałych chłopaków w wieku, no jeden krzyczy na zdalnym, dwóch jest na zdalnym, trzeci w przedszkolu, słuchajcie. Jestem samodzielną mamą.
wychowującą dzieciaki, a tak naprawdę współtowarzyszącą im w dorastaniu. O, jeden wychodzi, pomacha wam tam z tyłu. Dorotko, czy widać, czy przerywa? Dorotko, daj znać, czy to widać, czy przerywa, bo mam wrażenie, że cię trochę zacina. No ja słyszę, że zacina. Nie wiem, jak to jest u odbiorców. Powiem ci, że te perypetie naprawdę są takie, dają niesamowitą refleksję. Za każdym razem, kiedy ma wybrzmieć coś takiego dobrego, mądrego, poruszającego serca, to po prostu za każdym razem albo wyrzuci z internetu, albo zacina. Ale my nie możemy się poddać. Trzeba po komentarze, czy wszystko dobrze, czy jednak widać i słychać. Mnie jest niezmiernie przykro. Już wychodzę z siebie, żeby uniknąć tych zakłóceń, ale już nie mam pomysłu. Mam pomysł. Trzeba dobrze sobie mówić. Dokładnie. U nas super, Jacek pisze. Dziękujemy. No to fajnie. Kontynuujemy, tak... Ani. Okej, okay, no to kontynuujemy. To dobrze, bo wolałam się upewnić, żeby później nasi, wiesz, odbiorcy nie mieli, no, żeby ten odbiór był jednak mimo wszystko przyjemny. Tak, także po tym krótkim przedstawieniu, żebyście wiedzieli, że jestem w domu i tutaj na tym zdalnym, ja zawsze się śmieję, zobaczcie, z mojej kuchni, was pozdrawiam, kot pewnie będzie się też tutaj przechadzał. I Dorotko... To tak jak te wszystkie nasze dzisiejsze perypetie, no to tak jak ty mówisz, jak się ważne rzeczy mają dziać, to po prostu, znaczy z jednej strony wszechświat sprzyja, Bóg sprzyja, a z drugiej strony jakieś tutaj siły działają zawsze, żeby to nie wyszło, ale ja już się nauczyłam, że ta wytrwałość jest w tym procesie najistotniejsza. Dzisiaj taki stwierdziłyśmy, że się nas spontanicznie połączymy i że jakby ten temat będzie też taki dosyć spontaniczny. I na chwilkę przed mi powiedziałaś, żebym powiedziała o swoim takim przebudzeniu do wiary, do życia tak naprawdę, kiedy ono nastąpiło, jak to się wydarzyło. I wiesz, ja mam chyba dosyć podobną historię jak ty, Dorota, czyli taką, że któregoś dnia nagle odkryłam, że o matko z ojcem, to ja mogę wpływać na swoje życie, to ja mogę je kreować. To było jedno przebudzenie, a potem jeszcze nastąpiło drugie przebudzenie, jak to zaraz to rozwinę, czyli takie, że to nie ja wcale kreuję moje życie, ja się mam oddać Bożemu prowadzeniu, nie? Czyli ja zawsze mówię, że to są dwa po prostu przebudzenia, to nie tak, że jedno, nie? Jedno to mi się wydawało, że to ja coś tutaj, że mogę i tak dalej, a drugie to właśnie takie na zasadzie Boże prowadzenie, tak? To było moje główne przebudzenie. I gdzie ono nastąpiło? I tak miało być, nie, czy nie być, Omerka? Ja nigdy nie bronię się przed tym tematem, ponieważ moje przebudzenie pierwsze nastąpiło właśnie w strukturach tej organizacji, tak? W tych strukturach. To nie było tak, że przed. Znaczy ja zawsze mam wrażenie, że miałam serce blisko Boga, tylko że go nie znałam, nie? Ja zawsze czułam to, że ktoś nade mną czuwa, nie? Ja to dziś czułam, ale nie umiałam tego nazwać, ani niczego takiego, jakby nie byłam świadoma tych talentów, które mam w sobie, ani niczego takiego, więc a taka stricte struktura kościoła to mnie, wiesz co, to mnie raczej oddalała niż przybliżała, ja nie rozumiałam tego i ja nagle jakby u nas w Mary Kay, w tej organizacji tak się poczułam, tam było to moje odkrycie takie, to pierwsze, na zasadzie, że ktoś mi powiedział, że hej, ale ty masz wpływ na to, co, jakie myśli masz w głowie, masz wpływ na to, co wybierasz, masz wpływ na to, to było też takie, wiecie, słuchajcie, bo ja się w Mary Kay nauczyłam wizażu, stylizacji i to takie było też odkrycie, że hej, masz wpływ na to, co ty masz w swojej szafie, nie? I że twoje ubrania mówią o tobie więcej niż zanim jeszcze ty usta otworzysz, tak? Także wiecie, tutaj to nastąpiło, dlatego zawsze byłam wdzięczna i ja wtedy jeszcze nie rozumiałam, że u mnie Mary Kay w moim życiu się pojawiło jakby
No właśnie, jakby z Bożego mojego prowadzenia, którego wtedy jeszcze nie byłam świadoma, tak? Ono się po prostu tak pojawiło na zasadzie, ja się modliłam, że ja bym chciała coś robić ciekawego i wartościowego w życiu, bo wtedy na tamten czas dom wybudowałam, dzieci urodziłam, więc wiecie, chciałam jeszcze coś więcej, studia skończyłam i nie chciałam mieć takiej normalnej pracy, nie? Takiej po prostu. I nie wiedziałam, co to będzie i to przyszło wtedy do mnie i tam się zaczął ten mój proces tego właśnie nabywania tej świadomości, tego przebudzenia, bo później się dowiedziałam dopiero i zrozumiałam, że jak jesteś w środowisku, gdzie, że to środowisko, że te osoby, które są najbliżej ciebie, z którymi najczęściej się kontaktuje, że jaki mają wpływ na ciebie i jak one... że w jakim jesteś, to takim się stajesz, tak? I ja zaczęłam przebywać po prostu w środowisku kobiet, które myślały inaczej, uśmiechały się, jeszcze nagle poczułam jak w domu, bo ja zawsze radosna kobieta byłam. Więc tutaj nastąpiło to moje przebudzenie, takie najpierw pierwsze, tej takiej do świadomości bym to nazwała przebudzenie. A drugie przebudzenie nastąpiło już po latach w Mary Kay, kiedy jeszcze... Kiedy się przebudziłam do tego, że tak naprawdę to nie ja mam wszystko dźwigać na swoich barkach, że to nie ja jestem tą osobą, która teraz musi ciężko po prostu, wiecie, wszystko sama, przede wszystkim sama dochodzić i sama się z tym męczyć, tylko że jestem córką Boga, nie? Mój tata rządzi światem i że tak naprawdę to ja tylko mam wykonywać jego, jakby pod jego misję tu na ziemi, tak? Ja to mówię, żeby stwarzać Królestwo Boże tu na ziemi, żeby każda kobieta i każdy człowiek odczuł, że tak tutaj w swoim sercu, że nie jest sam, że się nie musi sam jakby z tym wszystkim zmagać i że taka miłość, która jest ta, która jest nam dana bezinteresownie, taka miłość, którą bym porównała, tak jak rodzice, jeżeli ktoś ma dziecko, to czuje taką, wiecie, dziecko nie może nic zrobić tak naprawdę, żeby go rodzic przestał kochać. Ja mówię zawsze, że nie ma takiej woli, nie? Znaczy takiej wiecie, możliwości. I tak samo jest tą miłością tutaj z góry, że to nie ja, Oborska, mogę, mam tutaj jakieś takie siły, żeby się odłączyć od tej miłości, tak? Że ja mogę się chować, ja mogę unikać, ale tam tak góra i tak mnie widzi i tak mnie całe życie wspiera. I pokazuje mi to też na przykładzie różnych cudów, które się wydarzają w moim życiu. Dosłownie cudów, nawet tutaj, gdzie teraz jestem, słuchajcie, to jest jeden z cudów, to mieszkanie, w którym jestem, takich wynikających z tego Bożego prowadzenia i tego Bożego zaopatrzenia w moim życiu. Że, tak, Dorotko, tak to było. Złapię oddech i dam tobie. Tak, ja słuchajcie, nie z drżeniem serca słucham tego. Natomiast nie wiem, czy tylko mi tak pod koniec przerywało, czy też i wam. Jeśli tak, to musicie nam wybaczyć. My już po prostu nie mamy na to wpływu, oddajemy to górze. Nie wiem, czy mnie słychać nawet. Słychać. Ania kiwa głową, więc słychać. Ania, tak bardzo jestem ci wdzięczna, że... Tak bardzo jestem ci wdzięczna, że to za to, co powiedziałaś, choć wspomniałyśmy już, że nieplanowane jest treść, co będzie na tej transmisji. Nie zaplanowałyśmy tego, nie rozważałyśmy, jak będzie dobrze, jak racjonalnie, żeby po prostu oddałyśmy to górze spontanicznie w zaufaniu. I powiedziałaś, jestem bardzo z tego dumna, bo wybrzmiało coś, co mnie po prostu porusza. Bo też dopiero niedawno do tego doszłam, że pamiętacie, pewnie taki był, bo to już jest dzisiaj 19 odcinek Nieustannej Kawy z Bogiem i był kilka dni temu taki odcinek o perfekcjonizmie, czyli o takim chęci kontrolowania wszystkiego, chęci właśnie... chęci posiadania wszystkiego pod kontrolą właśnie. Wybrzmiało wtedy coś takiego dla mnie niesamowitego, że Bóg nie żąda od nas tej doskonałości w sensie takiego rozumienia, jak my myślimy, czyli takiego perfekcjonizmu,
nawet perfekcjonizmu wiary, tak? Czyli że my po prostu nie mamy już nigdy zgrzeszyć, już mamy po prostu być, wiecie, rozliczać się za wszystko, co tam nam nie wyszło, katować się za to i tak dalej. Nie, nasza doskonałość, ślubowanie naszej doskonałości polega na tym, że my robimy wszystko, co możemy w tym obszarze, w którym możemy, ale pozostawiamy wszystko właściwie, efekty pozostawiamy Bogu. I to było dla mnie takie bardzo mocno pobudzające. I Ania, że Bóg może zadbać o te obszary, w których my nie jesteśmy w stanie po prostu zrobić rzeczy, tak? Może nie wiem, podesłać nam ludzi, którzy nas uzupełnią. Może nam podmienić okoliczności, może, wiecie, może zadbać o wszystkie te obszary, w których my nie czujemy się wystarczająco silni. Dorotko, przeczytam ci coś, co mam pod ręką, co ty przed chwilą powiedziałaś, nie? Coś, co mam pod ręką. Nie obawiaj się swojej słabości, gdyż jest to scena, na której moja potęga i chwała świecą najjaśniej. No właśnie, to jest to, co ty przed chwilą powiedziałaś, tak? Że tam, gdzie tobie się wydaje, że jest twoja słabość, że ty nie domagasz, że ty tutaj nie dasz rady w tej kwestii, tak? No to tam się najbardziej może przejawić tak naprawdę. To jest scena do działania. No. Nie wiem, czy znasz tą książeczkę. To jest taka książeczka, nie znasz tego? Proszę poleć. Na wszystko. Jest to książka Jezus mówi do ciebie. Jest to taka książka, gdzie masz na każdy dzień masz słowo. I to jest dzisiaj, na 21. 21. data. Wow! Mhm. Wow! No. O nie. A widzisz, słyszałam o tej książce, to kolejny znak, że mam ją kupić. Tak. To ci jeszcze doczytam, żebyś jeszcze tym bardziej... Więc słowo na dzisiaj. Słuchajcie, niesamowicie nam się to tak układa. Ja czytam... Przerwało. O. Nie wiem, czy tylko u mnie zginęła Ania. A już cię teraz widzę. Nadal zginęłam? Jesteś już, okej? Okay. Jestem już. Mhm. O, Gosia. Super. Gosia pisze, że zna tę książkę. Bardzo się cieszę, Gosia. Bardzo się cieszę. Zadzwonię do ciebie. Słuchajcie, czasami mam takie wrażenie, że Bóg z nieba układa puzzle na ziemi. My po prostu możemy tego doświadczać, bo Ania, muszę nawiązać do tego, co powiedziałaś, że twoje takie przebudzenie miało takie dwa etapy. Myślę, że to jest ważne, żeby to jeszcze raz powiedzieć, bo myślę, że wiele z nas jest na którymś z tych etapów. I pierwszy etap to powiedziałaś, że w moment, w którym uświadomiłaś sobie, to jest tak jakby trybik przeskoczył, uświadomienie, że ja mam wpływ na to, co robię, nawet jak wyglądam, mam wpływ na to, kim się otaczam, mam wpływ na to, co myślę. I to jest przebudzenie świadomości, to jest taki jakby pierwszy etap. I wiesz, i drugim etapem, który tak wyłapałam, to był etap, w którym właśnie doszłaś do w tej swojej świadomości właśnie, już doszłaś do przebudzenia ducha. Doszłaś do przebudzenia ducha, w którym i w tym momencie właśnie nastąpiło takie odpuszczenie, że nie muszę robić wszystkiego sama, choć mam wpływ i moim obowiązkiem jest się doskonalić swoje umiejętności, swoje kształcić się, tak, swoją osobowość, swój charakter doskonalić swoją zdolność do wybaczania, odpuszczania, do zawierzania, doskonalić swój umysł, tak? Ale wiesz, ja znowu nawiążę do tego, ci, którzy jesteście z nami na tych transmisjach, to wiecie, o czym mówię, że kiedyś podzieliłam się, że takie doskonalenie swoich myśli to jest takie odmiatanie ścieżki, dla mnie takie odmiatanie ścieżki od tych myśli nieczystych, myśli sabotujących, myśli, które nam mówią, że jako ta jesteś beznadziejna, nie dasz rady i w ogóle przecież
jak nieperfekcyjnie ci to wyszło, 5 razy tę transmisję przerwało, za kogo ty się uważasz, powinnaś odpuścić, ale odmiatanie tych myśli, bo wiesz, że masz potencję, powoduje właśnie takie przebudzenie ducha, że nie wiem, że ten Bóg ma przestrzeń w tobie. On zawsze może do nas mówić, słuchajcie, ale on chce, żebyśmy to my odmietli mu tę ścieżkę, czyli żebyśmy wykazali się wolą, chęcią do tego, żeby zrobić krok w kierunku jasnej strony mocy. Anka, bardzo ci za to dziękuję, za te dwa etapy przebudzenia. Powiem więcej, Dorotko. Nie wiem, czy mnie słyszysz? Słyszysz, tak? Powiem więcej, Dorotko. To jest tak, że idzie naprawdę przestawić to myślenie, że te myśli to już potem... ja się śmieszę, że mam wadę fabryczną, że ja już nie mam, praktycznie mi do głowy jakby bardzo rzadko wchodzą te myśli takie, wiesz, te niesłużące mi, nie? Takie, że patrzę w lustro i siebie, nie wiem, nie traktuję jak najlepszej przyjaciółki, tak? Gdzie jakby wiecie, się śmieję, taki film wam polecam, dziewczyny, jako komedię fajną, miłą, jestem taka piękna. I tam główna bohaterka w tym filmie po prostu od uderzenia w głowę zaczyna się widzieć po prostu, jakby była super top model, nie? Jestem taka piękna i zaczyna po prostu funkcjonować jak tak, jak o sobie myśli, że jest, gdzie wizualnie nic się nie zmieniło i po prostu co tam się wtedy jakby dzieje w tym filmie. Także wam bardzo polecam taką miły taki przerywnik do obejrzenia. Ja się śmieję, że jestem jak ta właśnie uderzona w głowę taka, że jakby patrzę na siebie oczami Stwórcy, nie jakby nie innymi, tak? I no i po prostu uznaję się hello, nie? Jak ja bym mogła o sobie źle pomyśleć? No tak jakbym pomyślała źle o moim ojcu, nie? Także się śmieję, że jak już się przestawisz potem ten trybik, to już tak jakbyś się uderzyło w głowę i już, no już po prostu ci to inaczej działa, nie? I to jest to przebudzenie takie drugie, takie przebudzenie do wiary i do Bożego. Niektórzy mówią to, wiecie, że jakby wszechświat nas prowadzi, tak? Bóg nas prowadzi do tego, że jakby to, co się przytrafia potem, to ja nigdy jakby nie, już nie interpretuję na zasadzie, czy to jest coś złego, czy dobrego, tak? Tylko na zasadzie, okej, to jest część tego prowadzenia, to ma mnie do czegoś doprowadzić, tak? Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, to się dopiero okaże z perspektywy. I tak często mam, że jak potem ja się śmieję, że tak spojrzę się do tyłu, to dopiero widać tą perspektywę, nie? Że jak jesteś w procesie tu i teraz i coś ci się przydarza, tak, to ty jeszcze jakby tego nie widzisz, a widzisz to dopiero potem, jak się obejrzysz i takich suma takich nazbieranych różnych rzeczy, że każdy z nas się może zatrzymać i popatrzeć po prostu na to, co było i zobaczyć tutaj, jakie cuda się u niego tak naprawdę wydarzyły albo co się zadziało i wtedy sam po prostu tam, tylko trzeba patrzeć sercem, nie wzrokiem, nie sercem i wtedy i sobie odpowiedzieć szczerze, tak, że o kurczę, nie, no to było straszne, co się wydarzyło w moim życiu, na przykład jakaś taka, wiecie, nie, negatywna rzecz, bo częściej jakby te rzeczy trudne bardzo nas zmieniają. Wiecie, nikt tu nie opowiada najczęściej, że o, jak się wydarzyło coś wspaniałego w moim życiu, to od tego dnia nastąpiła moja zmiana, nie? Tylko raczej, słuchajcie, zmiana przychodzi w postaci trudu, jakichś trudnych rzeczy, takich, co to po prostu przeżywamy mocno, nie? Więc te rzeczy, które przeżywaliśmy wcześniej, no to jest tak, że dopiero potem z perspektywy widzimy, no było to bolesne, no było to trudne, tak? Ale to mnie nauczyło tego i tego, tak? Jak spojrzysz na to właśnie wtedy w oczami serca, to zobaczysz, ile jakby to dobrego zrobiło w twoim życiu, tak? Czyli jakby patrzeć na tą przeszłość sercem i wyciągać to, co ci to dało, jaką ci to dało siłę najczęściej, jaką ci to dało wytrwałość, jakie ci to dało na przykład zdyscyplinowanie w pewnych formach. Ja tak się sobie żartuję, podam przykład. Ja w szkole miałam coś takiego, że miałam niezdiagnozowaną dysleksję, wiecie? I jakby mi czytanie, mi takie rzeczy przychodziły mega ciężko, nie? Literki mi się przestawiały. Ja nie umiałam czytać na głos, mnie to strasznie stresowało. No i mam jakby obniżoną tą taką pamięć wzrokową,
tak? I mam na to papiery, się śmieję, że niedługo zrobię posta z moimi papierami, gdzie według tych papierów z poradni psychologiczno-pedagogicznej osiągnę sukces na średnim poziomie z moim intelektem, nie? Mam na to papier. I serio, serio. No, bo tutaj raczej takie, wiecie, przeciętne coś ze mną według tych papierów. No i jakby to coś spowodowało, że ja musiałam się dwa razy więcej uczyć, dwa razy jakby częściej i intensywniej. I oczywiście mogłabym patrzeć na ten czas taki, że o jedne, jakie to było, jaka to ja jestem biedna, bo ja mam to, nie wiem, tutaj dysleksję, bo ja coś tam. A ja tak naprawdę w tamtym czasie nauczyłam się tej takiej właśnie wytrwałości, tego, że wkładania wysiłku, tak? Że wiecie, gdyby mi to pewnie przychodziło lekko i bez problemu, tak? To bym tych umiejętności u siebie nie wyrobiła. Także oto taki przykład, żeby pokazać, jak to działa. Czyli Bóg dał ci słabość, żebyś mogła na niej wzrosnąć. Mhm. No, pięknie to ujęłaś. Ale to po prostu zamurowało mnie. Ciekawa jestem, czy dokładnie tak jest napisane w tym oświadczeniu, że osiągniesz sukces na średnim poziomie. Czy to jest... Dla wszystkich Anna Oborska, szczytowa dyrektor w Ameryce, z wielkimi wynikami, z olbrzymią grupą biznesową, Anna jeżdżąca różowym Mercedesem. Już niedługo, czekam na odbiór. Tak. No. To są być może średnie wyniki, bo w Mary Kay są nieograniczone możliwości rozwoju, nie ma limitu, nikt nie może ci powiedzieć, że to już tylko więcej nic nie może. Dokładnie. Nikt nie weźmie twojego oświadczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej i nie zakwalifikuje cię do tego średniego poziomu i nie odbierze ci możliwości. Absolutnie. To jest po prostu temat, absolutnie to jest temat, który trzeba nagłaśniać, Ania. Zrób o tym post koniecznie. Chcę zobaczyć ten obszar. Dobrze. Ale to jest bardzo... Słuchajcie, to jest bardzo częste, że na słabościach właśnie, że na słabościach my wzrastamy. Ja akurat, nie wiem, czy tu mogę tak się podzielić, ale powiem, że chodzę do uczęszczam do szkoły neurocoachingu i założyciel tej szkoły absolutnie pomaga ludziom, absolutnie inspiruje, absolutnie daje narzędzia, mądrość, prowadzi i absolutnie po prostu jest dla mnie fenomenem. Właśnie miał w dzieciństwie zdefiniowaną fobię szkolną, bardzo dużo przeszedł, zanim w ogóle doszło do tej diagnozy i zanim mu, i tak mu dalej nauczyciele nie wierzyli i określili go na końcu, że nic nie osiągnie i w ogóle nie będzie miał żadnych rezultatów w życiu. To są jego słowa, właśnie od nauczycieli. I słuchajcie, i na tej swojej słabości właśnie wzrasta i nie tylko wzrasta sam. I to jest piękne, że nie wzrastamy sami na naszych słabościach, tylko wzrastamy z innymi. No wręcz do tego wzrastamy, wywołani, przy nim, nie? Dzięki. Tak. I Ania, z tobą ile kobiet wzrasta? Ile kobiet liczy twoja grupa biznesowa? Wiesz co, no tutaj zależy jakby liczyć, bo moja osobista taka grupa biznesowa to jest ponad 250 kobiet, a już ten obszar, który zaczęłam budować, tak to się już u nas nazywa, to jeszcze jest moja młodszej dyrektor, mogłabym tutaj doliczyć, tak? No to już będzie nas ponad 300. I to są kobiety, które po prostu, tak, które zaufały, które wiesz, które to jak ja to mówię, że mnie by nie było tu, gdzie jestem, gdyby ich nie było, że to jest, wiesz, powiązane wszystko, tak? Moją misją jest taką, kiedyś nie rozumiałam, co to znaczy u nas w Mary Kay wzbogacanie życia kobiet, tak to brzmiało górnolotnie, nie? Po prostu bardzo. A teraz wiem, że no właśnie jakby to czuję całą sobą, tak? I że to jest taka misja, że czasami, wiecie, wzbogacam pod tytułem lepiej wyglądasz, lepiej się czujesz, tak? Czasami to wzbogacenie właśnie lepiej wyglądasz, lepiej się czujesz, lepiej traktujesz, lepszą masz po prostu energię,
nie? Także to są na różnych poziomach, tak? A narzędzia, które dostałam, się zawsze się śmieję, że to też jest taki ciekawy przypadek, że wiecie, maluję na przykład kobiety, a ja kwiatka nie umiem namalować, nie? To jest ciekawostka. Że w ogóle nie czuję tego talentu plastycznego u siebie, a nagle jak dostaję żywy organizm, dostaję kobietę z bijącym sercem, to ja wiem, co mam z nią zrobić. Znaczy nauczyłam się tego i to jest po prostu też uważam, że przejaw cudów w moim życiu, tak, bo mówię, jeżeli chodzi o te pewne rzeczy, no to jak mam dzieciom cokolwiek miałam narysować, to komedia zawsze była, nie? Prawie, że trzeba było internet odpalić, żeby zobaczyć krok po kroku, jak narysować cokolwiek, nie? No. Bardzo, bardzo lubię o tych cudach rozmawiać. Ania, Mary Kay nawet wydała taką książkę, nie wiem, czy gdzieś mam, jest, że cuda się zdarzają, może tak pokażemy. Wiesz, niesamowicie warto jest o tym rozmawiać, że te cuda naprawdę się zdarzają. Może my po prostu jesteśmy zamknięci w swoim umyśle, w swoim może jakimś krytycznym myśleniu, w swojej niewierze w siebie, jesteśmy zamknięci właśnie w swoim umyśle i nie dostrzegamy tych cudów. Dorotka, to ci przeczytam jeszcze z tego dnia, dobra? Słuchaj to. Cuda nie zawsze można zobaczyć gołym okiem, ale ci, którzy postępują według wiary, widzą je wyraźnie. Gdy postępujesz według wiary, a nie dzięki widzeniu, przekonujesz się o mojej chwale. Wow. Słowo to też z tego na dziś. No właśnie. Że my czasami nie dostrzegamy, bo patrzymy tak oczami po prostu, tak? A tutaj zawsze jest, ja to mówię w tych różnych, ja nie wierzę w cuda, ja na nich polegam, na tym polega moje życie. Jako samodzielna matka z trójką dzieci, to wiecie, no to muszę mieć tutaj duże zaufanie i mam Boże prowadzenie i zaopatrzenie. I po prostu doświadczam, ale to też tak, że ja patrzę sercem na wszystkie rzeczy, na to, co się mi wydarzyło, to, co było, to sercem, tak? Wyłączam to patrzenie tu oczami. Wiesz, jest takie fajne zdanie, ja też sobie właśnie jakiś czas temu zdałam z tego dopiero sprawę, przy okazji zeszłorocznej edycji Kawy z Bogiem właśnie, kiedy towarzyszyły mi bardzo mocne przemyślenia, to były takie wręcz aż objawienia i przyszło do mnie takie zdanie, że Bóg mówi, że jakby cuda zdarzają się w naszym życiu poprzez drugiego człowieka, że my tak naprawdę mamy takie ograniczone pojęcie, definicję cudu, że no, sami sobie zamykamy możliwość dostrzeżenia ich. Bóg objawia się nam nawet w drugim człowieku, mówi do nas przez drugiego człowieka, tak. Dokonuje cudów w naszym życiu przez drugiego człowieka, a my tylko chcemy, tak mamy, tak wiecie, postrzegane, że jakie cuda, tak, no nie spadło na mnie nic z nieba, nie? Nie spadło na mnie nic gotowego z nieba. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam bardzo serdecznie Danusię Danę Łuszki, która była w zeszłym tygodniu gościem Kawy z Bogiem, tak. Prawda, Ania, rozmawiałyśmy o tym, że cuda to nie jest to, że ty dostaniesz coś na tacy gotowego, tylko to są te możliwości, które Bóg ci podsyła. To tak. Są cuda. Podsyła ci drugiego człowieka, żebyś mógł się rozwinąć w wybaczaniu, tak? Podsyła ci trudnego człowieka, żebyś mogła się rozwinąć w wybaczaniu. Podsyła ci drugiego człowieka, który potrzebuje twojej miłości, żebyś mógł się rozwinąć w miłości. Tak? Podsyłać drugiego człowieka, który daje ci jakąś możliwość, której teraz aktualnie potrzebujesz, nie wiem, dochodu dodatkowego, wiecie, tak. Rozwinięcia kwalifikacji i tym podobne. To są cuda, to są cuda. I ta uważność taka właśnie na te cuda, na tego drugiego człowieka, to zmienia tą percepcję. Do mnie jak siada kobieta, wiecie, czy siada na fotel wizażowy, czy rozmawia, tak, to ja się uczę tej takiej atencji, słuchania człowieka, jakby ja,
Bo często jest tak, że to ja jakby później się okazuje po czasie, że ta osoba siedzi i jedno zdanie ode mnie usłyszy i zabiera. Albo właśnie, że najczęściej to tak się śmieje, że przy okazji przyszła po jakiś kosmetyk, albo jakiś makijaż, albo cokolwiek innego, a tak naprawdę jakby coś przyszło usłyszeć, coś przeżyć, zobaczyć, więc ja często jestem takim cudem jakby w otoczeniu moim i tak samo czasami siadają do mnie kobiety i też jestem taka uważna, czy się pojawiają właśnie na to, jakby co mam z tego, wiecie, co mam wynieść, nie? Co mam usłyszeć dzisiaj, co to ma do mojego życia wprowadzić, także ta uważność jest kluczowa, uważam tutaj. Tak, a wiesz, że dziś rano towarzyszyła mi taka myśl właśnie o uważności, jak myłam się naszą szczoteczką soniczną i słuchajcie, to jest absolutnie narzędzie do, jeśli potrzebujecie uważności sobie rozwinąć, to jest narzędzie do budowania tej uważności, bo my zwykle mamy takie ADHD. I jeśli się przesiądziesz z jakiegoś tam ręcznego mycia się nawet, czy zębów nawet, ze zwykłej szczoteczki na szczoteczkę soniczną, to budujesz sobie uważność, budujesz, bo po prostu tu nie ma gwałtownych ruchów, tu, a my jesteśmy tak nauczeni szybko, wszystko szybko, tak, my zęby szybko, 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 a tutaj nie, tu musisz dać sobie, nic nie musisz robić, czas jest ten sam, ale w tym czasie, nie wiem, możesz przez okno spojrzeć, a tutaj sama się robota robi, tak? I uczy tak trochę odpuszczania tego pośpiechu. Absolutnie uczy odpuszczania pośpiechu. Także tak tutaj. Ale to, co najważniejsze z dzisiejszej naszej transmisji, słuchajcie, wybrzmiało, to myślę, pewnie dla każdego z nas coś innego, każdy z nas coś innego usłyszał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy dla siebie tutaj usłyszeliście fajnego, ale mi się tak bardzo podoba takie przesłanie o tych cudach, że ty na nich polegasz, że nie wierzysz, tylko na nich po prostu polegasz, bo to jest już nie tylko wiara, tylko ufność. Ty już po prostu masz ufność, że one są i będą w twoim życiu, jest w życiu każdego z nas. Bardzo mi się podobało o tych dwóch etapach przebudzenia świadomości i przebudzenia ducha, ale pewnie ten drugi etap bez pierwszego jest tak bardziej rzadszy. Jest rzadszy. Jest takie zdanie, które mówi, że to Bóg ci podmieni serce, czyli tego przebudzi ci tego ducha, ale ty musisz odmienić swój umysł. To jest ścieżka do przebudzenia ducha. Tak. Święty Paweł tak o tym mówi. Ja byłam bardzo wzruszona, kiedy natknęłam się na ten fragment, kiedy Święty Paweł mówi o właśnie przebudzeniu umysłu, o nawróceniu umysłu, że to my mamy pracować nad naszym umysłem, bo my dostaliśmy wolną wolę, nie tylko działania, ale my, tego, co myślimy, dostaliśmy dostaliśmy możliwość myślenia. Może mamy możliwość wybierania, w jaki sposób myślimy. I niezależnie w jakiej czarnej D jesteśmy, to zawsze mamy możliwość wybierania naszych myśli. I słuchajcie, czyli to przebudzenie ducha jest po prostu etapem takim naturalnym po przebudzeniu świadomości i nie polega na tym, że już nic nie robisz, bo twierdza za ciebie wszystko zrobi, chyba przerywa, ale polega na tym, że ty już wiesz, co możesz, w czym trzeba się doskonalić i chodzić, ale nie, jakby nie trzymasz na swoich barkach wszystkiego, tylko dajesz się prowadzić. Dajesz się prowadzić. I jest takie zdanie, które chcę, żeby bardzo mocno wybrzmiało, bo mnie olśniewa po prostu to zdanie, że życie zaczyna się, gdy zaczynasz mówić, niech się dzieje wola nieba. Ale nie w takim sensie, że ja po prostu nic już nie robię, niech się dzieje wola nieba, robię swoje, ale ufam Bożemu prowadzeniu. Niech się dzieje Twoja wola, nie moja. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Coś pięknego. Tak, tak. Które nabiera mocy dopiero właśnie, jak już człowiek jest na tym poziomie. Nie? Dokładnie.
Jestem zainspirowana bardzo, bardzo mocno. Ania, jakbyś mogła jeszcze raz tę książkę pokazać, bo my jesteśmy na kanale Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj. Polecam tutaj książki, które pobudzają naszą i świadomość, i naszego ducha. O, Jezus mówi do ciebie. Tak. Tak, tak. Sara Young? Coś takiego, nie? Tak, to jest ta książeczka. To jest ta książeczka. Napisali, że 8 milionów sprzedanych egzemplarzy, nie? To tak jako tutaj ten, rekomendacja, ale to, co ja w niej lubię, to, że to jest tak, że tak jak w twoim dzienniku cudownym, 365 dni, tak, że możesz z nim pracować, tak jak ja ci mówiłam, że samodzielnie można przepracowywać każdy kolejny dzień, a można pracować tak, jak ja go otwieram, tak, co dzisiaj do mnie mówi Bóg, tudzież Wszechświat, tudzież po prostu co dzisiaj i sobie otwieram go tak i czytam, nie? To tak samo ta książka jest też tak, że każdy dzień jest po prostu inne przemyślenie i też możesz otwierać albo na tym dniu konkretnym, albo na zasadzie, co dzisiaj mam, jakie słowo dzisiaj mam usłyszeć. No, dziękuję super, ci bardzo, super. Dorot, Słyszałam o tej książce, ale właśnie nie miałam. Dziękuję Wam, dziękuję Tobie Ania bardzo, bardzo serdecznie, dziękuję za nasze rozmowy, za to, że wzbogacamy swoje życie nawzajem. Dziękuję Wam wszystkim, że tutaj jesteście. Zaczął nam się ten szalony tydzień przedświąteczny, gorączka przedświąteczna. Ja pamiętam rok temu w grudniu, kiedy przyszedł do mnie taki fragment, który zamieściłam właśnie w Kawie z Bogiem, to książeczka, która powstała wskutek zeszłorocznych transmisji, że łaska zaprowadzi cię tam, gdzie nie dotrzesz w krzątaninie. Chciałabym, żeby nam w tym tygodniu to zdanie towarzyszyło, że łaska zaprowadzi nas tam, doprowadzi nas tam, gdzie nie dotrzemy zawsze w krzątaninie. Ta uważność, to, ta duchowość, to, że życie to nie tylko te ciągłe ścieranie kurzu, sprzątanie, mycie, to trzeba jak najbardziej robić, to też jest piękne, ja też to lubię robić, ale to nie jest sedno tych świąt, to nie to jest ja dodam sedno tych jeszcze, świąt. To ja Żebyśmy... dodam jeszcze jedno, że nie pozwól, moja kochana, moja piękna, nie pozwól, żeby twoje szafki w kuchni lśniły bardziej, tak, żeby one lśniły bardziej niż twoje myśli, tak, bo jest to czas, niż twoje myśli, żeby one były ładniejsze, a już tu pomijam fakt, jako wiecie, no tutaj zboczenie zawodowe, niż ty, nie? Tak, żebyś ty lśniła bardziej niż te szafki w kuchni, pamiętaj. O, jak to często tak jest. Jak to często. Myślę, że my wszystkie kobiety dokładnie wiemy, o czym mówię. A to jest temat Więc na w tym następną roku. Rozmowę. Dlaczego wybieramy czystszą? Ja to mówię, dlaczego podłoga nam, jakby ona ma priorytet, żeby ona była czysta, a nie my. Nie? Często tak jest. To jest temat do następnej rozmowy, Dorotko. Absolutnie. Od przyszłego roku będą też beauty kawki, więc będziemy o takich rzeczach rozmawiać. Beauty kawki to jest taki obszar mojej działalności właśnie i twojej, Ania. Dbamy o to, co o siebie na zewnątrz, tak? Beauty kawka, czyli obszar dbania o siebie na zewnątrz. Rozwojowa kawa to są spotkania Ania, to są spotkania motywacyjne, spotkania, gdzie pracujemy nad odkrywaniem piękna swojego umysłu. Kawa z Bogiem to jest obszar, szczyt tego wszystkiego, duchowy, gdzie spotykamy się ze sobą jako z Bogiem, który jest nie na chmurce siedzi, w niebie, tylko jest w każdym człowieku, w nas i wokół nas. To jest po prostu dla mnie, to było olśnienie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dużo dobrego dzisiaj wybrzmiało. Mam nadzieję, że było słychać. Ania, bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję. Ty masz też ten dziennik, bardzo często widzę, że się nim dzielisz w internecie, więc dziękuję tobie również za to, że zechciałaś go mieć, że chcesz się tym dzielić, bo nie trzymasz go dla siebie, to dzielisz się tym innymi. Tak. Ja tu jeszcze dodam na koniec, że jest oferta grudniowa, kawa z Bogiem w połączeniu z dziennikiem wszystkich dni budowania siebie na www.pl, jeśli macie chęć.
ale absolutnie kupujemy wszyscy książkę. Bóg, Jezus mówi do ciebie. Tak. Ściskam was. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się zdrowo w tym szalonym, ale pięknym, pięknym w swoim szaleństwie tygodniu. Żebyśmy nie zgubili tego, co najważniejsze. Pamiętajmy, zapraszam jeszcze jutro na kawę z Bogiem, pojutrze i w czwartek i zmierzamy do Bożego Narodzenia w sobie, bo nie jest to tylko rytuał i tradycja, ale to jest stan, który odczuwamy. Prawda, Ania? Tak. Madzia jeszcze pisze, znakomite spostrzeżenie, bądź święta bardziej lśniąca niż twoje szafki w kuchni. Biorę to, będę lśnić dobrymi myślami i zadbaną sobą. O, jaki komentarz. Poczekamy jeszcze chwilkę na wasze komentarze. Piękny, piękny komentarz, Madzia, dziękujemy. Piękne przesłanie. Tych przesłań wybrzmiało tutaj kilka. Każdy mógł coś dla siebie. Tak. Poczekamy jeszcze chwilkę na komentarze. Może chcecie o coś spytać, Anię, coś poruszyć jeszcze. Dajcie znać. Jeszcze chwilkę jesteśmy. Mnie znajdziecie jako Anna Oborska. Anna Oborska, czekaj, co ja tam mam? Akademia Wizerunku. Nie pamiętać nazwy swojego fanpage'a, to się nazywa odpuszczenie. Robię swoje, ale za wyniki odpowiada Bóg. Dokładnie. To przecież nie nazwa mojego fanpage'a jest najważniejsza, tylko wiesz, dziękuję za te kobiety tam. Tak, Marta Mazur, jak fajnie, że jesteś. Dziękuję za rekomendacje i ważne słowa na dzisiaj. Dziękujemy, że jesteś, Marta. Dziękujemy, że jesteś. Puszczaj to w świat dalej. O właśnie, to super. No dobrze, pozdrawiamy również wszystkich późniejszych oglądających. Bo tak to jest, że być na żywo o 9, 10 rano to jest rzadko taka możliwość. Większość z nas później ogląda sobie w dowolnym czasie. Tylko ja zawsze mówię, tylko nie bądźcie tylko apacze, nie? A popatrzę sobie. Tylko jakiś ślad można ze sobą, wiecie, jak prowadząca dostanie jakiegokolwiek, choćby właśnie na priv wiadomość czy cokolwiek, tak? To jest takie doładowanie, że czuję, że to, co robi, to ma znaczenie, że czasami nawet wystarczy serduszko jej wysłać, żeby ona jakby to odczuła. Także nie bądźcie apacze, nie? Tylko, że sobie popatrzycie, tylko zostawcie po sobie ślad. Ale najważniejsze, żeby ślad został w waszym sercu po oglądaniu. Jaka inspirująca ta Anna Oborska. Inspirująca Anna Oborska, bardzo serdecznie dziękuję, ale tak to jest. Stajemy się inspirującymi, kiedy właśnie już czujemy to przebudzenie w sobie. My bardzo często to przebudzenie hamujemy, ponieważ wydaje nam się, że inni zaczną myśleć, że nam odbiło na przykład, że ona tam gada, taka ciągle, to ona kryzysu nie widzi za oknem. Więc nie hamujcie tego przebudzenia, świat potrzebuje naszego przebudzenia, przebudzenia świadomości, przebudzenia ducha, bo tylko w ten sposób możemy wprowadzić więcej dobra do świata. Nie walką ze złem, ale wprowadzaniem więcej dobra. Właśnie taka fajna nazwa na fanpage'a, więcej dobra. Więcej dobra, no. No, wprowadzając, na pewno udostępniając tę transmisję, wprowadzamy również więcej dobra, więc zachęcam wszystkich do udostępnienia tej transmisji. Wprowadzajmy więcej dobra słowem, myślą i czynem, przykładem, świadectwem, swoją historią, swoim przebudzeniem. Dziękuję, Anno. Dziękuję ci, Ania, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim, że z nami jesteście, że udostępnicie tę transmisję. Dziękuję. Dobrego tygodnia przedświątecznego. Pa.